Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed Wami F1 2021. Słuchajcie, kariera dwuosobowa w kooperacji z kierowcą Chałupica, który ze mną na kanale. Witam, dzień dobry. Dzisiaj próbujemy zdobyć podium razem. Dokładnie. Siódmy odcineczek i zaczynamy Austrię. Zobaczymy, co się uda. Dobra, to trening drugi od razu. Jak jedziesz, nie? Ale zresztą, wiesz, trening ma znaczenie przed tym. No tak, ale wszystko mamy plus parę procent. Zacznij teraz jeszcze ode mnie. Klapa, to się przyda. Uznanie kierowcy wzrasta. Cisza. Lecimy? No, lecimy, bo co, nie ulepszamy tutaj nic. No, a ile mamy? Ile mamy? 1308. Brakuje nam 20 paru punktów do górnej klapy tylnego. Dobra. Spoilera. To po wyścigu będzie. Albo i nawet po kwalach może być. Dobra. O której dzisiaj będzie premiera odcinka? 18. 14, przepraszam. 14. Będzie co robić do obiadku. Ferrari Austria, sucho. Dobra, ja mogę lecieć, a ty? Ja też. Powodzenia. Aj, wypadłam i straciłam pół sekundy. W ogóle tragiczny będzie ten. Te fale będą tragiczne. O Jezu, ostatni startuje. Jak tam u ciebie? Zaraz zobaczymy. W prawym górnym się wyświetla od razu, jak skończysz.
Ja w ogóle zrobiłem fatalny czas, wolę tego nie komentować. A, dało się zrobić dużo lepszy czas. Wniosek by dało... O kurde, ale zaczekaj, jest przepaść pomiędzy Giovinazzim a Okonem. Pół sekundy ponad. Nie no, prawie pół sekundy jednak, dobra. Co to się stanęło? McLaren 4000 od siebie. Dobra, dawaj, lecimy. Ale McLaren. Przegrałem z Sebem w kwalach. Nie no, ja na szczęście z Russellem nie. Ale nie wiem, czy go dogonię. Mam trzy wyścigi jeszcze. Ile tracisz? No, było 20 do 9, więc teraz jest 20... Jeden pewnie? 1 do 11. No. Blisko byłem. Ja przegrywam o 3 z Fetelem i mam dwa wyścigi. Ja jeszcze mam szansę w miarę, nie? No. W ogóle my jeszcze jesteśmy w ogóle ten, daleko od osiągów Mercedesa z początku tego sezonu. Super. To wcale nie tak, że pod koniec sezonu dosięgniemy ich z początku, nie? No. Ile mamy ten? Stać nas? Nie, nie dali nam nic, nie dali nie, nic nie. Za takie chwale. To lecimy dalej do sesji. Ja już się wyciszę. The hills are alive with the sound of engines. It's race day at the Austrian Grand Prix. Spielberg Circuit then is situated 700 meters above sea level, with just 10 corners making up one of the shortest laps of the season. One time around here is a distance of 2.6 miles, with the best overtaking chances into turn 1 or the tight uphill turn 3. And I'm joined once again by Anthony Davidson to bring you the lowdown for today's race. Let's talk about the engineer. That was a great win in the last race. Can they keep that momentum going this weekend? It's always nice to come into a Grand Prix weekend on a high, but your expectations are based much more on your practice and qualifying runs. So it's the momentum from those sessions that they'll be hoping to carry into the race today. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Lewis Hamilton lines up on pole position, and it's Valtteri Bottas that completes the front row. Considering the rest of the grid, we have Ricciardo, Norris, Max Verstappen, and Perez, Vettel, Gasly, Stroll, and Yuki Tsunoda, Fernando Alonso, Ocon, Antonio Giovinazzi, Bird, Raikkonen, Mick Schumacher, Nikita Mazepin, and Nicholas Latifi, Russell, and the engineer. That's it then, it's time to go racing as we head to trackside for today's race. Kwalifikacje były słabe. No, to fakt. A. Kurde, zastanawiam się, co wziąć. Medysofty czy medysofty-softy? Bo to jest... 30 różnicy, to chyba lepiej medysofty-softy, jak są tylko 30 wolniejsze, nie? Co o tym sądzisz? No. A to ja już mogę, a ty? Startować już? Już chwila, jeszcze paliwo. Dobra, dobra, ja sobie wziąłem 37, ten nie, ja sobie wezmę 36 i 6. No, ja już mogę. Powodzenia. Powodzonka. We're accumulating some wear on the MG UK. To manage this, we'll need to lower our EOS deployment.
Obydwoje tak polecieliśmy. Widziałem tam, że odbijasz. Było blisko tam do tragedii? Nie, spoko. Wiem. Utknąłeś przy Schumacherze? Nie, nie, już mam go z tyłu. Prawie się rozwaliłem. A nawet się nie uszkodziłem. Czekaj, aż to sklipuję. Nie sklipuję tego. Ale powiedzieć tobie, co się stało? No. Wyprzedziłem Giovinazziego. Na tym takim wypierdkowym zakręcie. Tym zakręto, nie zakręcie. Wiem, bardzo mądre. Tam totalnie straciłem trakcję i poleciłem w bandę. Ale tak się złożyło, że ja tej bandy nawet nie dotknąłem. Tak coś w stylu... coś w stylu jak Vettel w Węgrzech w 14. Mhm. To podobnie się dzieliło do bandy. Coś można powiedzieć w miarę w tym stylu. Bo tam jakby na tarkę jeszcze najechałem. I ona mnie wywaliła tak totalnie. Znowu bym poleciał. Ty jesteś 17, dobrze liczę? 16. Ile jesteś za Russellem, bo on jest sekundę za mną? Nie, mam go blisko. Też sekundę? Nie mogłem z Raikkonenem. Chwilę musiałem powalczyć. No, Raikkonen nie jest za łatwy. Giovinazzi jest mega ciężki. Doświadczenie ze Francji, teraz to samo. W ogóle, że ja na medach trzymam tempo softciarzy, to jest dobra wiadomość. O, już za mną. Oj. Widziałeś, co tam musiałem zrobić, żeby się w niego nie wwalić? Mm-hmm. No, wyjeżdżasz strasznie, mówię. Przy normalnych warunkach to byś już nie miał C3 kary. Ja nie umiem jeździć tego toru. Może jak on dziwnie jedzie. No wiem. Bez kitu. Wiedział, co chce zrobić.
No chłop jest ciężki do wyprzedzenia. No bez kitu. We Francji miałem to samo, a we Francji jest ciężej wyprzedzić trochę, nie? Dla mnie. Poleciałeś? Nie, nie, ale straciłem trakcję i to nieźle. Tsunoda ciebie ładnie wyprzedził. Tak, nie, nie było jak. Dobra. Ajajajaj. No uciekłem już was, wam. O Jezu, ale się zagapiłem. Boże, co ja robię? Normalnie jak w tym. Ładne manewry. Mi się na Warszawie mnie normalnie ten wyprzedza. Ile paliwa wziąłeś? 2, znaczy 0,6 chyba więcej, czy 0,5? Jakoś tak. Ja mam jeszcze 0,37. Masz Ersu? Koło 50. To mało trochę. No, musiałem Giovinazzi go wyprzedzić. Także trochę straciłem. Teraz ładuję sobie. Swoją pozycję. Zjeżdżam do boksu. Po medy. To nie ma sensu. Nice work. That brings you up a place. Jestem jeden pit stop do tyłu, nie? No to zależy. A pit stopy już jestem. Tyłu. Mam dużo do zrobienia teraz. Pół minuty tracę. Ale mnie już wozi na tym pierwszym zakręcie. Wyglądał z twojej perspektywy, jak wyspinowałem. Wiesz, to akurat patrzyłem w drugą stronę, więc no, widziałem tylko, że wiesz, uciekasz na bok. Półtora sekundy w okrążenie do Latifiego to chyba dobry wynik, nie? Mhm. Jestem ciekawy, że im jeszcze te opony nie siadają. One tu siadają po 10 bardziej, mi się zdaje. Ja już mam 26. To oni mogą mieć około 50. Mhm. Jedziesz medy softy, nie?
No zobaczymy. Ile na medach pociągnę, no ale... Potrzebował safety car'a. Inaczej nie dojadę. Przez paliwo. No Tsunoda normalnie jak miał świeże gumy, no. To jest ciekawe. Dalej nie ma szans go dogonić? Nie, no teraz ten, no popełniłem błąd, bo mam ten, jakieś na dohamowaniu do tego pierwszego zakrętu. Mam jakieś kłopoty. Właśnie mnie wyprzedził. Ale widzę, że jak tam do was dojadę, to nie powinno być tragedii. Yellow flag. Szumaka box. Co to się stało? Strolne. Jezu, co ten Tsunoda robi? No przecież... Nie no, przecież to jest złamanie w ogóle jakichkolwiek reguł F1, no. Zabawa normalnie, wpijanego bąka. Dziesięć razy przed zakrętem zmienił linię toru, spoko. Okay. Także bardzo, bardzo realistyczne to jest. Zrobił falowanie dosłownie przed tobą. No. Gonić hasy kontrabasy. Tak, mam DRS, ERS. Słuchaj, nie jestem w stanie Tsunody dogonić. Ekstra. Ale się ślizgam na piątce na tych medach. Ja muszę hasy do góry. Się boję, że ten Tsunoda coś mi zaraz zrobi. Dobra, zjechał do boksu. Na szczęście. Fun fact, Mick Schumacha wyjechał blisko Tsunody. Tak serio mega blisko. Sekundę dwie. A Tsunoda był przy tobie, to sobie zobaczę przy tym. No ta, to tracę do ciebie 11 sekund, jak wrócisz tutaj. Dobra, znowu mam jakąś awarię w aucie. Co tym razem? Elektronika sterująca. Czyli ERS. Tak? Nie wiem, zaraz zobaczymy, czym to się objawia. Żebyś nie miał tylko niskiej mocy silnika potem. No patrz, on mi już każe zjechać. No to co, to ja mam na medach zrobić tyle, co oni na softach? Nie, ej, koło, naprawdę. To się tobie nie opłaca w ogóle. Nie, no spokojnie, jeszcze dociągnę trochę. Chociaż Tsunoda ciebie podgoni, bo on na softy zjechał.
Bardzo realistyczne, nie mogę Alonso dogonić. Zresztą on ma zużyte te softy jak 150, już jedzie 14 okrążenie na tych softach. Boty są tutaj mocne. Ja mam problem, żeby dogonić Schumachera. W 3 okrążenia nawet sekundy nie nadrobiłem. Chociaż teraz dopiero coś tam zaczyna mi się kleić dobrze. Poprawiam swoje czasy o 0,2. No ja tak patrzę, żeby nie przesadzić z tymi okonami. I tak jeszcze dwa zjazdy. Dobra, chyba zjadę, nie będę przeciągał, żeby nic za dużo nie stracić. Ale ty zjeżdżasz na softy, więc później to ty będziesz tylko zyskiwał. To się jeszcze tobie nie opłaca, tylko 15. To co ty chcesz jechać po 10 na softach potem? Po sumie rób jak chcesz. Z przodu coś się dzieje. Czy to jest Lewis Hamilton? Proszę, żeby to był Hamilton. Hamilton w boksie jest. A to Valtteri coś tam zrobił. Pewnie stracił trakcję w podobnym miejscu jak ja tam. Bo on prowadził chyba, nie? Mhm. Dobra, jestem przed Russellem i Raikkonenem albo mega przy nich. Dobra, jestem mega przy nich. Widzę kogoś. Wracamy do wyścigu po spinie. No Hamilton to mnie szybciutko dogonił. Mam już prawie 40% z przodu. Na softach? Na medach. No, na medach. No ja mam 60 i chyba zjadę. No, ale z drugiej strony teraz mega cisnę, nie? Ja zjeżdżam, żeby nie przesadzić, bo już na piątce się ślizgam strasznie na dwóch zakrętach. Oni i tak jeszcze będą zjeżdżać raz, więc w sumie w pitach to się wyrównuje. Nikt tutaj twardy ich nie założył. O! Ja z Ricardo! Kolizja w jaki sposób? Teraz będąc w picie? Jakoś bardzo daleko nie jestem od ciebie pomimo spina, zobacz. Cyk, to jeden już. Nie no, dobrze jest. Dobrze. Czy ja muszę mieć dwa hasy przed sobą, które walczą? Serio, hasy kontrabasy walczą? Dobra, biorę ich od razu, obydwu.
Lando, to jest safety? Proponuję mi softy. Co robić? No nie wiem, ja mam softy, więc zjeżdżać nie muszę, nie? A co ja mam brać? Hardy, softy? No, może nie wiem, jak chcesz na hardach dociągnąć. Ja softy. Będziesz wolniejszy, nie? Ale co Norris musiał zrobić? To jest dobre pytanie. Chyba mi jeszcze skrzydło będą wymieniali. A nie. A właśnie takiego safety cara potrzebowałem, bo bym nie dojechał na tym moim palibie. Schumacher miał uszkodzone skrzydło przez Mazepina. Ale to dziwne, słuchaj, bo ja mam cały czas albo 0,4, albo 0,5 na paliwie. Bo ja cisnąłem ale też w miarę cisnę, wiesz, nie tak, że oszczędzam czy coś. Chyba, że się z jakimś tam trzymam, to w tym może tak. A co Norris zrobił? Kurde. O, ciekawe, no naprawdę, same się uszkodzenia robią tutaj, okej? Okay. Jak? Co się stało? No, powiedział mi przed chwilą, że mam uszkodzone sekcje boczne. Od karek można, z tego co wiem, w tej grze uszkodzić. Można, na Belgii szczególnie, Wałrusz. Oj, będzie ciekawie w Belgii, bo Belgia jest chyba, jak ten skończymy, za 3 albo 4 wyścigi. Więc Belgia może być ciekawa, nie? No. Jest git, bo jeszcze każdy chyba prawie będzie musiał zjechać, nie? No, mam nadzieję, bo to wiesz, aczkolwiek już widzę, że wiesz, skoro boty jadą 14 kółek na softach, czy 15, czy 16 nawet, no to nie wiem, czy nie będą ciągnąć na tych medach do końca. W sumie mogą, no ale ja mam dwie pary softów, to też będzie mi lżej, nie? No. To się jeszcze raz będę musiał. Wiesz, aż mam 7%. Bo jeszcze jak będzie restart, ja sobie bota włączę, żeby sobie oszczędzić trochę te opony. Ok? Mhm. No, zjeżdża. Już? Na tym okrążeniu? Mhm. Dobra. O kurde, ale tu będzie ciężko coś się przebić na początku. Oho, ale się walnęli. I mnie też przy okazji. Wow. Check your MFD for a new strategy option.
Ja już jestem 15. Dobra. Robię wariant. Wariant B muszę zrobić. A widzę tam ciebie. Ale bym poleciał. Widzę, że tu przyblokowałeś mocno. No bo mam lotkę mam urwaną. Mik się o mnie wyspinował, prawie zabijając mnie. Czyli co, medy? Czy co? Nie. A zjeżdżasz? Zjeżdżam, bo nie mogę jechać. Tylko się dziwię, że tam ktoś przede mną też nieźle oberwał. A nie, dobra, ktoś jest w tym, w picie. Ktoś jest. Dziowi. Oj, no i tu Rasę walczy za... a za konem. I walno... i miałem kontakt z Raselem przez to. Bo mi zablokowali totalnie wszystko. Go, exit now. We're racing on the exit. That was our last stop. No more scheduled pit. Co, w tym bierzesz, czy co? Nie, medem. Metalbox z medów. Okay, Boże, akumulatory też, no naprawdę. Coś Binot to mi dał jakiegoś wraka. Dostajesz bolid Fetela. Co? Jestem szósty? Co jest? Rekord w drugim sektorze mam. Absolutny. Ale Vettel jest twardy, szty. Ładnie? Co ładnie? No fastest lapa zrobiłem. No tak, no to ci powiedziałem, że wiesz, włącz nie ograniczenia. Nie. Włącz ograniczenia na rygorystyczne, to zrobisz.
pozycji jedziesz? 14. 14? Mhm. A masz Fetela ze sobą? Już tak. Mhm. To idealna wiadomość dla mnie. No, jeszcze Alonso go zdążył wyprzedzić. Zak mnie wyrzuciło na tym T1 teraz. Jak ja patrzę, jak zjadę, to ciągle patrzę, wyjadę 12. Więc raczej punkty będą, bo będą nowe softy. Wyjadę za Tsunodą, Gaslim, coś takiego. To tam jest przed tobą z tych Alf Tauri teraz? Tsunoda. No to za Gasly bym wyjechał. Albo przy Gasly. Powinienem zjeżdżać. Już leciałem znowu na tej samej tarce. No już może puszczają te. Ja nie wiem, co jest z tym paliwem. To jest, trzeba coś opracować z tym paliwem, bo widzę, że to jest bez sensu. Masz za dużo czy za mało? Nie, no wlałem przecież naprawdę aż ten 0,5. A ile masz? W tej chwili mam z 87. No ale był safety car. No tak, ale to wiesz, spokojnie. Aj. Tsunoda z Russellem, tak. Dobra. A ja jestem już 11. Wyjechałem przed Tsunodą. Jestem za Mazepinem. Trzeba go szybko wziąć, nie? Ile razy chłop zmienił linię jazdy? No moje, zobaczysz później jak ja Tsunodę. Ogólnie z 10 razy zmienił. Rekord. Fala Alonzy przy nim to jest, wiesz, pryszcz. Alonzo był straszny w Monako. Strasznie niefajnie. Tuż to Russell się uszkodził. Łoj! Matko boska. Mam po lotce. Jeszcze z tobą. Nie no dobra, lotkę mam, ale się łatwo nie będzie jechało. Ty mnie tam nie widziałeś? Nie no, wiesz, ja byłem za Russellem, bardzo blisko. Dopiero jak wyszedłem za jego, to cię widziałem, jak się obracasz. Nie, ale to, nie wiem, wydaje mi się, że się nie musnęliśmy. Musnąłeś mnie właśnie, bo miałem ostrzeżenie za kolizję z tobą. Aha, a ja nie miałem, patrz. To mnie musiałeś uszkodzić, bo ty mnie, tylko jedna osoba mnie uderzyła. Kurde, no muszę być przed tym fetelem. Było brać hardy. Właśnie chciałem hardy, aczkolwiek. Bo
powinienem dociągnąć na tych medach, ale wcześniej mogłem wziąć hardy. W ogóle będzie w punktach, jak to tak będzie dalej. Kto? Jeżeli nie nadgonisz Mazepina, to będzie w punktach. Nie no, jestem blisko jego. On jest, jedzie 10 teraz, dobrze pamiętam. 11. A, to nie będzie, dobra. Ale Tsunoda jest 10. Szanse na wygranie walki z Sebem chociaż. Sektor Tesis na Katorga. O matko. Wyprzedziłeś. Ta, ale ściąłem jak ta lala. Nie chciałem w niego walnąć. Ja już mam DRS zaraz. Już mam dosyć tego. Rozwalania. Wyprzedziłem Russella. Już gonię Fetela, 2 i 4 tylko. Ja Russellowi na jednej prostej uciekłem na prawie 2 sekundy. Na prostej. Ja ciągle na tym zakręcie tam wylatuję, na te jeden, na te pobocze, którym się wraca, jak przestrzelisz. Mhm. Jakby no w teorii to mogę tam, nie? Jak mnie wyrzuci. Nie wiem, ja mam takie uszkodzenie, że naprawdę aż już nie ogarniam tego. Mam tylko nadzieję, że uda mi się tego Tsunodę dorwać na końcu. Chociaż tyle. A ja chociaż mam nadzieję na tego Fetela mam. Ale się coraz gorzej jedzie. Nie mam prawie lotki. Też teraz wyfrunąłem. Ja nie mam podłogi, nie mam turbo sprężarki, nie mam kilku systemów, także jest nieźle. Akumulatory. A Airs masz, czy... No tak powiem ci, że chyba mi się nie ładuje, wiesz? Serio? Tak bardzo, bardzo kiepsko. Teraz mocno oszczędzam. Już jestem za Fetelem. Nie, żebym już chociaż DRS miał, to już by było dużo, dużo lepiej. Ale może się uda na końcu dorwać Tsunodę. Ja walczę o P14. Aj, Mick Schumacher. Wyprzedziłem Seba. Walczę teraz jeszcze z Mazespinem. Wy chyba jesteście nienormalni, żeby się DRS zaciął.
Yellow flag. Be aware, there's an incident in the next part of the track. No overtaking through the yellow flags. Green flag. This is your final lap. Boże, jak mi uciekł na końcu. Dobra, tu mnie nie wyprzedził. Już o tu? To już jest koniec wyścigu, no, prawie? No, dokładnie. Fajnie ten wyścig zleciał. Nie? Max. Super. No, to niedużo miałem straty. W sumie do lidera. W tym drugim sektorze. A ja przegrałem z Mazepinem. Zaraz jeszcze prawie z Sebem przegram. Bo wyjechałem na żwir. Mam całe opony w żwirze teraz. To jest ostatnie miejsce do ataku. 8/10 mi zabrakło. Do Tsunody? Tak, dokładnie. Jest pozytyw tego wyścigu? Znaczy pozytyw jest taki, że wiesz, bardziej byłem ostry niż wczoraj w stosunku do tych botów i... Udało mi się, wiesz, obronić dwa razy z Vettelem tak ostro. Fajne były manewry wyprzedzania, aż sam się dziwię, że to się udało. Takie są pozytywy. No i fakt, że wiesz, no mówię, uszkodzone podłogi, akumulatorów, ERS-u, silnika, turbosprężarki i skrzydełko podczas wyścigu. Także spokojnie. Red Bull team. They performed exceptionally today, keeping us firmly on the edge of our seats throughout the entirety of the race. Congratulations to everyone at the team. Zrobiłem kolejny level, 24 już. I punkt za fastest lapa przepada. Czemu? No bo zobacz. O kurde, wyprzedziłem nas Alfa Tauri i Alpine. No punkt za fastest lapa przepada, bo ja go miałem. A nie skończyłem w punktach, niestety. Naprawdę się spodobało, aha. Boże, cały czas wywiady, naprawdę? Chodzą pogłoski, że interesujesz się kontraktem z zespołem Mercedes AMG Petronas, czy to prawda? No, tak miałem w tej poprzedniej, nie? Tak, w górę tabeli, no tylko że bez punktów niestety. Dobra. To ja miałem winę, więc winę zdecydowanie ponosi Dark Oven. Bez kitu dostałem właśnie taką No nie, nie ale ponosi to... Dark Owen. Dark Owen to i tak, wiesz, uniknął cudem tego. No, bo były DNF-y, nie? No. Byłaby drama w Ferrari. Ale mam pytanie. Chyba bardziej przypominało to samochodziki w Wesołym Miasteczku niż Formuła 1, prawda? Okej. Appreciate your time.
pokrywam już tylko jeden sweterem. Nie, no ja mam jeszcze ile? 8? 8. No ale jest lepiej niż było. Nie mieliśmy w ogóle żadnych punktów. Super, co mnie? Mhm. 2008 punktów mamy. No. A nie, mamy, kurde, dobra, nie było tematu. Górną klapę tylnego spoilera trzeba ulepszyć. Dobra. O, już jesteś wart milion. W końcu, nie? Zobaczymy dalej. Świece zapłonowej tygodniowe środki. Dobra, czekaj, bo ja sobie muszę tutaj zmienić ten. Niestety. Aha, te podzespoły. Tak. Też muszę dać już sobie nowe. Trochę przesadzone niestety. Akumulatory muszę zostawić chyba. Kurde, mam dylemat. Przytrzymać jeszcze te akumulatory, które już mam 50, jeszcze do tego. Ile tu jest jeszcze wyścigów? 20 czy 21? Nie no, 20 chyba. Jeszcze 13 wyścigów? Ja jakoś sobie te muszę akumulatory rozdzielić, kiedy one już mają 50, to ja dostanę karę z startu. No ja też, no ja musiałem elektronikę sterującą już ten, tutaj raczej. Nową zamówiłeś? Tak, tak, bo to już była 91%, nie? Padła. Ojoj. No. Skrzynia biegów jest najgorsza jak ci balnie. Według mnie. Ile mamy jeszcze tych punktów? 685. 685? Czy my coś za to kupimy? Nie. Jak będą tutaj... tłumiki ewentualnie, wychylenia. To dawaj kupimy tłumiki wychylenia. Dobrze mówię? Nie. Nie, sorry. To jest 771. O, jak nam teraz dojdą ewentualnie świece zapłonowe, to możemy zobaczyć, co tam nam się powinno pojawić, coś, nie? Mhm. Dobra, to GP Austrii za nami w takim razie.